12 sierpnia, czyli ponad dwa miesiące temu, na kanał wypuściłem film o tytule Uczestnicy totalnej porażki, którzy trafili do więzienia. W tamtym filmie przedstawiłem piątkę postaci, które za swoje przewinienie mogłyby bądź trafiły do takowego więzienia. Pod tym materiałem spora część z was sugerowała, aby powstała druga część tego materiału, tym razem skupiająca się na postaciach, które nie trafiły, a powinny trafić do więzienia. I tym właśnie zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, tak więc bierzcie jedzenie i picie w dłoń, i zapraszam was na seans. Co ja mam zrobić? Jak ja się teraz będę mogła pokazać na siłowni? Zostanę wyrzutkiem. Za kałą. Uległam facetowi, który poprosił mnie o walizkę z milionem dolarów. Tej postaci myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to wysportowana dziewczyna, która znana jest z tego, że nie potrafi panować nad swoimi emocjami. Jest agresywna wobec każdej żyjącej istoty. I wydawać się mogło, że taka postać byłaby w stanie zajść daleko w totalnej porażce. Otóż prawda wygląda zgoła inaczej. Bowiem Ewa, gdyby była mądra, a nie jest, to swoją agresję wykorzystywałaby w jakimś konkretnym celu, aby być mocnym ogniwem. Tymczasem taka Ewa była na tyle naiwna, że dała się podejść takiemu Justinowi. Co ja mam zrobić? Jak ja się teraz będę mogła pokazać na siłowni? Zostanę wyrzutkiem! Za kałą! Uległam facetowi, który poprosił mnie o walizkę z milionem dolarów! Bro. Aczkolwiek dlaczego po takim opisie uważam, że powinna ona trafić do więzienia? Bo jestem w stanie uwierzyć w to, że przez jej niepanowanie nad emocjami mogłaby, tak jak już wyżej wspomniałem, zrobić krzywdę przypadkowo napotkanej osobie. Takie postacie nie powinny trafiać do psychiatryka, a do MAMR-u, gdzie byłyby przeczołgane przez panujący tam system i być może przeszłyby tak zwaną resocjalizację. Myślę, że Ewa mogłaby dostać swoją osobną celę, aby przypadkowo kolegom z celi nie zrobiła krzywdy. Czy o ubiegły rok, kiedy naraziłem cię na kontakt z toksycznymi odpadami? O, a może o ten sezon, kiedy cię sprowadziłem, żeby cię znów wykopać? Historię tej postaci omówimy sobie w osobnym materiale. Dziś skupimy się na jego przemianie od trzeciego sezonu, w tego obrzydliwego, obleśnego i śmierdzącego Golluma. Otóż przez fakt taki, iż ten degenerat zdziczał, to można śmiało powiedzieć, iż stał się on realnym zagrożeniem dla każdej żyjącej istoty. Bowiem kieruje nim zemsta za krzywdy mu wyrządzone i przy okazji chęć zdobycia łatwej mamony. Postanowił on znęcać się nad wszystkimi, nawet czasami ryzykując ich życiem. Nie będę usprawiedliwiał zachowania pozostałych uczestników, jednak sami musicie przyznać, że to, w jaki sposób zachowuje się wobec nich wszystkich, nie najlepiej o nim świadczy. Dlatego najpierw powinno się go skierować na przymusowe badania psychiatryczne, a dopiero później wysłać go do więzienia. Bierzmy też pod uwagę, że chciał on wykraść walizkę z milionem dolarów. Co prawda płonęła ona w lawie, ale sam fakt, że chciał ukraść tę walizkę, już stawia go pod pewne paragrafy. To się w głowie nie mieści. Zoe mnie wykiwała. Nieźle znalazłem jej za skórę. Tej postaci na początku dawać nie chciałem, bo wychodziłem z założenia, że każdy ma prawo być idiotą. Bo idąc tym tokiem, to za bycie idiotą ten przygłup również trafiłby do więzienia. Jednakże po obejrzeniu raz jeszcze sezonu czwartego i wnikliwym analizowaniu każdego ruchu tej postaci, oświadczam, że Scott powinien również zająć miejsce w celi. Głównie z powodu takiego, iż jest strategiem, który ryzykuje życiem innych. Najprościej mówiąc, jest w stanie przegrać dane wyzwanie i sprawić, by przeszkoda, która ma za zadanie utrudnić wyzwanie bądź zablokować danego uczestnika, by ten nie dobiegł do mety, tak było na wielu przykładach, gdzie to usilnie starał się przegrywać każde wyzwanie. Co prawda później karma za to go spotkała i dostał bilet z kłem, aczkolwiek co by było, gdyby taki kieł nie wyżywał się na Scottie, a na całkiem przypadkowo napotkanej postaci? No właśnie, dlatego stwierdziłem, że dam go na tę listę, bo to już nie chodzi o strategię, a o cynizm i zachowanie się tak, jakby się miało co najmniej nie po kolei w głowie. Według mapy, najbliższe wejście do sterowni znajduje się pod głazem, a dokładnie pod tym. Tak, obie te postacie uważam, że wręcz powinny znaleźć się w kiciu razem z Ezekielem oraz Ewą i Scottem. Już śpieszę z jakiego to powodu. Otóż Max, jak sam niejednokrotnie wspominał, kreuje się on na nikczemne zło. Co prawda ze złem ma on tyle wspólnego co Owen i byciu chudym, jednak stanowił on pomoc dla Scarlett, chorej psychicznie dziewczyny, która przez pierwsze odcinki skrywała swoją osobowość do momentu, kiedy to jej totalnie odbiło. I chciała ona wysadzić całą wyspę ze wszystkimi uczestnikami tam
tam się znajdującymi. Myślę, że taka postać powinna znaleźć się w celi wraz z jej przygłupim kolegą Maxem, który jej w tym wszystkim pomagał. Co prawda na początku Max wyraźnie był zaniepokojony i później dołączył do właściwego obozu w celu powstrzymania Scarlet, jednak obie te postacie myślę, że gdyby połączyły siły, mogłyby stanowić realne zagrożenie. Może nie dla osób z wyspy Pakitał, ale przypadkowo napotkanych ludzi. Więc niestety, ale obie te postacie trzeba jak najszybciej odizolować od społeczeństwa, nim zrobią krzywdę sobie lub komukolwiek. Słuchajcie, Łajzy! Wydaje, że jecie 3 razy dziennie i będziecie jeść 3 razy dziennie. Kaca w łapę, pobrać żarcie i siadać na tyłkach. Warto też dodać postać z poprzedniego odcinka, czyli szefa Hatcheta. Pewnie spytacie po co, skoro został omówiony w poprzednim odcinku. Ano z powodu takiego, iż przez większość sezonów pastwił się nad dzieciakami, ryzykując ich życiem i zdrowiem. W odcinku, gdzie to podnosiła się woda i wyzwanie wymknęło się spod kontroli, jedynym tam próbującym coś zdziałać był Chris. I fakt, wiadomo, że bardziej martwił się o to, że gdyby dzieciaki zginęli, to dostaliby niezliczoną ilość pozwów, aczkolwiek koniec końców było widać jakąś reakcję. W przeciwieństwie do szefa, który miał na to wszystko wyjebane i zajadał się chipsami w najlepsze. Gdyby tak zebrać do kupy wszystkie przewinienia tej postaci, to szef spokojnie dostałby dożywocie. Bo bierzmy pod uwagę następujące czynniki. Podawanie zatrutego przeterminowanego jedzenia. Znęcanie się psychiczne i fizycznie. Torturowanie kogokolwiek lub czegokolwiek oraz usiłowanie bądź spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i przede wszystkim mógłby dostać nawet pozew za celowe ingerowanie w wyzwania, mimo że obowiązywał go kontrakt, aby nie kontaktować się z obozowiczami w trakcie wyzwań i próbowanie ich przekabacić na swoją stronę. A wszyscy wiemy, dlaczego szef próbował przekabacić niektórych uczestników na swoją stronę, bo wiadomo, że wszystko to było w pewnym celu, a mianowicie chciał, aby dany delikwent po wygraniu danego sezonu podzielił się z nim po połowie nagrodą w postaci miliona baksów. I myślę, że gdyby trafił do takowego więzienia, to byłby bardzo dobrym strategiem i wymyśliłby plan, jak szybko uciec z takowego kicia. Rozumiecie w ogóle to, że taki Chris trafił do pierdla, a szef nie? I żeby nie było, nie usprawiedliwam tutaj zachowania Chrisa. Aczkolwiek patrzcie, jaka to jest sprawiedliwość, a raczej jej brak. Że Chris słusznie trafił do pierdla, a koleś, który nawywijał, myślę, że o wiele więcej, sobie przyszedł i dał mu kartkę z informacją, że mają możliwość stworzenia nowego sezonu. Przyznajcie, że niezła z tego abstrakcja.